najcudowniejszy dzień roku. Wszyscy na nie czekamy. Czekamy na wieczerze przy choince, biały opłatek i życzenia. Czekamy na wigilijne nastrój nosy, na pasterkę. Oczy nasze przyciąga żłobek, a w nim dzieciątko owinięte w pieluszki i złożone na sianie. Przy nim serdeczny prosty pochylają się Matka Boska i Święty Józef. Maryjki Jezus uśmiecha się promiennie i wyciąga ręce. Tak ufnie, tak serdecznie. Kto je uchwyci, kto uściśnie? Zabija i beznadzieja, złota Jerozolima, to biedny Jezeje, Panie Syneczka w grocie powiła. Zima się ludzi trzyma, złote dynary wszędzie, bieda straszna Betlejem, tam tylko Pan przybędzie. Nie do złota i mitry, nie do różanych farnitów, ale do szopnych zabije, tej nocy Pan do nas przybył. Nie do wieży z ciegami, gdzie będą się świata najwięksi, ale w szopie zabije, gdzie pastuszkowie są pierwsi. Betlejemska noc nie była raz, betlejemska noc się powtarza. Bóg się rodzi teraz i tutaj, w dobrym natchnieniu, w głosie sumienia, w ołtarzach. Betlejemska noc się powtarza. Gdy Boga bliźnich nie widzę, kiedy nie ufam bez wiary, kiedy brakuje wiary, w każdej chwili straconej, w każdym złym czynu. Betlejemska noc nie była raz, betlejemska noc się powtarza. W Twoim i moim życiu. Chcę być ze śpiewem aniołów, zwiastujących przyjście Zbawiciela. Za głosem Królowej Nocy, otwierającej duszy na wielkie sprawy, za wołaniem pasterzy, niosących w darze cmieli, za głosem mędrców, prowadzących ludzkość do tronu odwiecznej mądrości, za tymi, którzy kochają Boga i nie zdradzają Go ze sławy i ze szczypy, za tymi, którzy każdego dnia klękają przed Bogiem i Jego proszą o błogosławieństwo, blaskiem przychodzącego Boga. Chcę pójść do Chrystusa, który mnie czeka każdego dnia, który mnie kocha. Z Ewangelii Świętego Łukasza. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich ogarnęła. Także się bardzo przestraszyli, lecz anioł rzekł im: nie bójcie się, bo zazwiastuję wam radość wielką, którą będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida urodził się wasz Zbawiciel, którym jest Mesjasz. Pan. I to będzie znakiem dla was. Znajdźcie niemowlę owinięte w pieluszki leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Yeah.
trzowie, noc betlejemską pod dachem gwiazd, Bóg się narodził jak każdy z nas. Jakie to dziwne, że Bóg był dzieckiem i płakał, i było mu zimno. O Jezu, żeby tak w noc betlejemską cały świat się nad Tobą pochylił i żeby wszyscy za Nim mówili w świętym zdumieniu, żeby łzy nam w oczach stanęły, żeby jeden drugiemu Ci spojrzał w oczy inaczej, by żaden człowiek nie był obcy, żeby nie było samotnych, by każdy z każdym dzielił się sercem, jak wigilijnym opłatkiem z dobrymi łzami w oczach, by wszyscy byli dobrej woli, a przed światem pokój, pokój Boży. Miłość, która zna świat.
się betlejemski cud. Rozmygotane świeczki na choince udają gwiazdy. Pachnie lasem, wanilią, umytą podłogą, a w sercu człowieka bez zmian. Odejścia i powroty, w jednym domu rozgościł się grzech. Słucham radia, oglądam telewizję i widzę aniołów w pokoju, poruszących się nad zieloną szybką. Bóg się rodzi, czy narodził się w Twoim sercu? Może minie jeszcze jedno Boże Narodzenie i nie pozostawi w Twoim sercu żadnego śladu. W takiej nędznej szopie, choćby na daremnie, dziecię położą, narodzisz się we mnie, zimnym światłem serce. Choćby na daremnie, wejdziesz w mnie dziecino,
prawdzie. Nie ma dziś miejsca dla Ciebie, z czego się zbawicie na ziemię, by wyrwać z czarta niewoli nieszczęsne Adama Kunia. Nie ma dziś miejsca, choć chcesz ludzkość przytulić do łona i podać z krzyża grzesznikom zbawcze skrwawione ramiona. Gdy lisy mają swe jamy, a ptaszki mają gniazdeczka, dla Ciebie brakło gospody, toś musiał szukać żubeczka. A dzisiaj czemu wśród ludzi tyle łez, jęków, katuszy? Nie ma miejsca dla Ciebie, niejednej człowieczej duszy. Nie ma dziś miejsca, choć idziesz, ogień niebieski zapalić, uzdrowić z krzyża zmęczać, świat od zagłady ocalić. Nie ma dziś miejsca dla Ciebie, choć chcesz nam otworzyć serca, kres położyć wszelkiemu złu. Nie ma dziś miejsca dla Ciebie, Jezu pomiędzy swymi, na świecie przez Ciebie stworzonym, we własnym kraju, na Twojej ziemi. Nie bójcie się, oto zwiastuję wielką radość. To do nas dziś aniołowie z betlejemskich pól wołają. Nie bójcie się, Chrystusa, leży przed nami, w żółtku, jak dawniej nasz boski Zbawiciel. Nic się nie zmieniło, trzeba byśmy my się zmienili. Wszystkim, którzy przyjęli, dał moc, aby stali się dziećmi Bożymi. Czy nimi jesteś? Zapach potraw wśród płonących świec,
Betlejemska gwiazda mruganiem wesołym niesie ziemi swą niebieską wieść. Bóg miłością duszę rozświetla i opłatek błogosławi biały. Wlewa pokój w nasze smutne serca. Narodzony dzisiaj Jezus mamy. Niechaj ziemię rozśpiewa kolęda. Każdy dom i każdego z nas. Niechaj piękne bożonarodzeniowe święta jest u wszystkim betlejemskim. Faja dziecko naszej polskiej ziemi, błagam Cię serdecznie, aby w wolnym wielkim kraju wszystkie dzieci rosły i Ciebie kochały, by razem z rodzicami u Twoich ołtarzy modlił się świat cały. Mieszkaj Jezus w sercach naszych, błogosław Polsce. Pozwól, by dla Ciebie otwarły się szeroko wszystkie drzwi naszych serc. Przyjdź, Dzieciątko Boże, odwiedź miasta i wioski. Ciebie ludzie ujrzą i lepiej poznają, pokochają całym sercem. Opłatkowa wiernym przysłoni wszystkie troski i kłopoty.
niech światło choinki, symbol radości narodzenia Jezusa, oświetla zawsze wasze życie i pozwala odnaleźć właściwą drogę. A przez cały rok, od poniedziałku do niedzieli, niech was wszystko łączy, nic zaś nie dzieli. Zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania kolędy. Ta praca z tymi dziećmi,
to serce wkładamy tutaj w tej szkole i w te zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne. Także na ręce pani dyrektor dziękujemy bardzo nauczycielom, że ta szkoła no, może być wizytówką i wzorem dla wszystkich innych szkół. Żeby nie przekuczać tutaj piękne były słowa, to wszystkie słowa były piękne, bez dwóch zdań. Natomiast nie te słowa, że Betlejem, to się powtarza, tak? Ciągle gdzieś tam. No rzeczywiście, pani wskazuje, że na ziemię, na się Betlejem, ale przychodzi do nas ciągle. I życzę tego sobie i wam, kochani, żeby znajdował drogę, Panie Jezusa, do naszego serca. Żeby znalazł zawsze drogę do naszego serca. Żeby znalazł drogę do naszych domów, do naszych rodzin, do naszych przyjaciół. Żeby znalazł drogę do naszych miejscowości, które tworzymy, mieszkając na konkretnej ziemi, do szkoły naszej. Żeby tutaj był też Jezus. Bo jeszcze jest miłość, tak? Bo przyszła miłość na świat. Także, żebyśmy się wzajemnie darzyli życzliwością, serdecznością do nauczycieli, uśmiechali się, dzień dobry, witali się, z radością przychodzili do szkoły, ale żebyśmy byli tacy, tacy przyjacielscy też dla siebie nawzajem. I w ten sposób, żeby Jezus też mógł tutaj, w tej szkole być, przebywać, rodzić się ciągle na domu każdego dnia, na te święta. Życzmy sobie tej Bożej radości i miłości. Jeszcze raz tak też.